Dzień dobry Państwu, pozdrawiam serdecznie. Iście wakacyjnie, słodecznie z sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy. Za godzinę przed nami kolejna odsłona festiwalu Brave Festival. Mam nadzieję, że koncert, który o godzinie 18 Państwo zobaczycie i usłyszycie, przypadnie Wam wszystkim do gustu. Już w tej chwili zapraszam na kolejny koncert w ramach 10. Festiwalu Muzyki Organowej, który odbywa się w najbliższą niedzielę o godzinie 19. Cykl koncertów. Myślę, że już Państwo, co niektórzy nasi stali wielbiciele, zapoznali się z programem, natomiast ci, którzy jeszcze nie byli w Bazylice na Festiwalu Organowym, zapraszam w najbliższą niedzielę. Również w tym miesiącu, w lipcu, wakacyjne spotkanie w Amfiteatrze nad Stawami. Przyjedzie do Oleśnicy orkiestra młodzieżowa polsko-niemiecka i tam Państwo będziecie mogli wspaniały koncert w naszym amfiteatrze usłyszeć. Ponadto w Miejskim Ośrodku Kultury cały czas cykl zajęć sportowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Ci wszyscy, którzy chcą się sportowo wyszaleć, mogą być w sali sportowej, w sali gimnastycznej zarządzanej przez Miejski Ośrodek Kultury do południa oraz po południu na Stadionie Miejskim oraz przy ulicy Brzozowej w miejscu spotkań dla stowarzyszeń funkcjonujących w Oleśnicy. Myślę, że dla wszystkich mieszkańców będzie ciekawe wydarzenie 1, 2 i 3 sierpnia w Oleśnicy. Odbędzie się pierwszy oleśnicki festiwal cyrkowo-artystyczny. Wiele wydarzeń w rynku, w amfiteatrze nad Stawami, nad wodą amfiteatru. Będzie można wiele sztuk artystycznych, cyrkowych zobaczyć oraz w nawie bocznej Kościoła Świętego Jerzego. Wśród wielu wydarzeń, które przygotowaliśmy dla Państwa, są również wystawy. Już w tej chwili można w lipcu i w sierpniu oglądać sztukę Armenii. 5 wspaniałych artystów, którzy pochodzą z Armenii, prezentują prace swoje na pierwszym piętrze oraz na parterze sali widowiskowej. W rynku możecie się Państwo w dalszym ciągu zapoznać z wystawami. Wystawa historyczna, rok pamiętny 1989, która znajduje się na Pierzei i rynku od strony PKO. Tam można się z tą wystawą już w tej chwili zapoznać. Natomiast również bardzo ciekawa wystawa od 20 lipca związana z Oleśnickim Festiwalem Cyrkowo-Artystycznym w Bramie Wrocławskiej. Plakaty znanych artystów, plakaty cyrkowe. W tym roku mamy 10 jubileuszowy Festiwal Muzyki Organowej w Bazylice. Przepiękne organy, wspaniała muzyka. Tu w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury na parterze możecie zobaczyć wszystkie plakaty z ostatnich wydarzeń związanych z tym festiwalem. Myślę, że warto zobaczyć oraz zapoznać się, jacy artyści gościli w Oleśnicy, w oleśnickiej przepięknej bazylice. To wszystko dla tych młodszych i większych mieszkańców Oleśnicy. Natomiast wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do obiektu sali widowiskowej na wszystkie wydarzenia, dokładny program oraz to, co się dzieje, możecie Państwo zobaczyć na plakatach oraz stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury, czyli www.mokis.pl oraz www.olesnica.pl. Dziękuję serdecznie i zapraszam do spędzenia wakacji z naszym ośrodkiem. Dziękuję bardzo.